będzie ograniczenie do 40 swoją drogą. Trzeba się przygotować. Nie mówię, żeby nie wiadomo jak hamować, bo nie wiadomo gdzie jest to ograniczenie, ale... Chyba je widzę, bo to słupeknie ograniczenie. Ale przy to hamujemy w takim razie. Pięknie. Chyba nawet pod górę jedziemy, tak mi się coś wydaje. Jak ci podskoczy na tych wybojach. Koniec ograniczenia. Od razu za zakrętem. No tu będzie zjazd w dół, więc idealnie się rozpędzimy. Dzisiaj mało osób na transmisji. Ciekawe dlaczego? Dlatego, że jeśli na tej tygodnia, może dlatego. Tam te chłopie odpowiedzieliś na pytanie. Chociaż jutro piątek, to ludzie by sobie mogli pozwolić, żeby posiedzieć trochę dłużej. Zbliżamy się do stacji, zaraz ograniczenie do 50 będzie. Za samą stację. Tym razem się nie zmieściłem. Niestety, w peronie. Jeden wagon jest poza. No cóż. On jest. 30 sekund opóźnienia mamy. Drzwi się zamykają, słyszałem. Zamknęły się. Za dużo kiełbasy z Krichem. Kiełbasa grilla jest dobra. Dawno nie robiłem grilla. Gwiazdowy jest na stój. Z tego co był wskaźnik, nie? Tylko mi się wydawało, czy mnie straszy? Czy się to w takiej pozycji, że nic nie widzę. Ten gwiazdowy jest na stój.
Zabiję po malutku, podjeżdżamy. Tak, ale widzę, że dopiero event się dołączył, gdzie stoję pod tym semaforem, nie? Muszę się zatrzymać pod semaforem, żeby się event załączył. Tak działa ta sceneria. No, widzicie? Event się załącza dopiero jak stoję pod semaforem. Coś tu jest nie tak. Bo event powinien się już szybciej załączyć. Zanim jeszcze stoję pod semaforem, bo zazwyczaj tymi pociągami, jak mają wjazd na stój, to po prostu się hamuje szybciej. Po to, żeby sobie dojeżdżać pomału do tego semafora, widząc go. Żeby się nie zatrzymywać, no. Dobra, ruszamy, ruszamy. A nie, skopyta, skopyta, nie ma czasu. No, opóźnienie będzie. A na to nie możemy sobie pozwolić. Nie podjeżdżamy do czerwonej kreski. Bo to nie ma sensu. Dobra, wjeżdżamy w perony. Hamujemy. Hamujemy, bo możemy. No właśnie. I stoimy. Dalej będziemy opóźnieni o całe 30 sekund. Nie może tak być. Chyba, że wyjazdu nie otrzymamy na szlak. No. A jednak, jedziemy. Jest minutowym opóźnieniem. A to miła lubicia w takim razie, jak pan sobie imberek pije. Imber, dobra rzecz. A następnego panu się żegna, panie Michu. To do następnego w takim razie i dobrej nocy panu życzę. Następna stacja Milewice. Czy gruźlicę dostałem, aż musiałem mikrofon wyciszyć? U mnie w pociągu? To super. Miłej imprezy u mnie w pociągu, ja nie mam nic przeciwko. Jeżeli nic państwa nie psują, wszystko zostawiają w porządku, proszę sobie imprezować. Ale zostawić po sobie porządek i czystość, oczywiście. Kulturalne imprezy nie będzie.
teraz pociągu. Nie, lepiej nie, bo czuję ci dymne są. A chyba nie w tych wagonach, bo ostatnio inne wagony jechały. A te są luksusowe. Tamte były takie sen. A te są luksusowe, w tych proszę tak nie robić. Oczywiście musiałem trochę wyjechać, ale to dlatego, żeby chociaż ten wagon tu się zmieścił, nie? To dołączyć pompę wody, a zluźniesz. To oni tu chcą ode mnie. Milewice, 48. No, piękny. Niestety ja jako maszynista nie mogę, ale niech pan zostawi na później, nie? Na później. Będzie na później. Nie, przecież to obok mnie pana nie. To jest lokomotywa, tutaj nikt nie może wchodzić. Na dachu to niech pan siedzi. To spłynie, spokojnie. Dobrze, i tak do mnie nie doszło. Dobrze, że pan przed niej szyby. O, chociaż i tak jest wycieraczka. Nie dała radę. Tym razem może wjazd do całkowa podany będzie. Nie trzeba będzie się zatrzymywać przed... No dziwo jest.
kiełbasy się palą. Ja jak robiłem grilla, ani razu jeszcze kiełbasy nie spaliłem, nie przypaliłem. Jeszcze mi się to nie zdarzyło, to już była idealnie wypieczona. Chociaż ja to lubię robić kiełbasy na głębokim ogniu, nie na grillu. Jak dobre drewienko się położy, albo nawet węgiel i się żaru zrobi, dobrego, i się otworzy cukro od dołu, to wtedy jest idealnie w sam raz. No bo tu jest 130. No mojemy. Pomocniczym już. Dobra. A ten ma na trójce jazdę bez sprzęgłową. Aha. No nie dobrze. Bardzo niefajnie. No dobrze, konduktor już pewnie pana wygonił do ciągu. W takim razie. No nie jesteśmy nawet opóźnieni. Może tam będziemy, nie wiem, 20 sekund. Panie Simon, no nie proszę, już takich rzeczy nie pisaj, bo to już naprawdę za dużo tego gimbru, pan. Za dużo, niech pan sobie odpocznie. W spokoju. Trochę. No, minuta opóźnienia będzie. No ile w ogóle się wyjazdu do czeka. O jest. No, minuta opóźnienia. O, widzę, że pan towarowy też właśnie ruszył. W tym samym czasie co ja. O, to jedzie. Ale żebym teraz mocy dorzucił. Jeszcze godzinka transmisji.
jak to sobie jedziemy, nie? Znowuż pod górę będzie. Zbliżamy się do stacji. Dziwa z opóźnieniem. No i pięknie. A najostatni wagon się mieścił nawet. O, możliwe. Na styk. A minutę opóźnienia mamy. 55415 odjazd.